Witajcie moi kochani, w dzisiejszym odcinku będzie nic. Nic dzisiaj nie obejrzymy, nic się nie wydarzy. Ten odcinek w ogóle nie ma sensu, nie ma co go oglądać w ogóle. Na pewno nie wydarzy się nic dziwnego w tym odcinku, na pewno. Także totalnie nie polecam oglądać do końca, serio, nie warto oglądać do końca tego filmu. Zobaczymy, czy odwrócona psychologia zadziała, lecimy. Urszula Bartoszewicz otrzymuje telefon z zakładu pracy swojego męża. Mężczyzna został zwolniony przez swojego szefa, kiedy stracił nad sobą panowanie. Kiedy kobieta wchodzi do zakładu, jej mąż Rafał wciąż nie może się uspokoić. Zwalniam cię, rozumiesz? Zwalniam cię, mam dość twojego zachowania. Jakiego zachowania? Nie widzisz, panie, kiedy jest syf? 3 godziny potrzebujesz na ustawienie. Tak, może to jest jeden wielki syf, widzisz to? Nic tu nie jest poukładane, nic tu nie jest równo. Wszystko jest Rafał, to jest twoja mama, kiedy mają przyjść do ciebie goście i wbija do twojego pokoju i kontroluje porządek, tak jakby miał, nie wiem, perfekcyjna pani domu przyjść. Ty też przeciwko mnie! Ty też! Wszystkich was rozjadę, rozumiecie? Wszystkich! O! Teraz zrobię z wami porządek! Dlaczego nikt nawet nie próbuje go powstrzymać? Przecież mu tak długo zajęło odpalanie tego wózka, no mogli coś zrobić, w sensie, no on chyba nie ma uprawnień do tego, jak nie umie tego robić sprawnie. I tak powiedziałem to tylko dlatego, żeby się pochwalić, że ja mam uprawnienia do jazdy wózkiem jednym, tak? W technikum za darmo sobie zrobiłem. Słuchaj, pan, zostałem zwolniony bez powodu, bo on mnie zwolnił bez powodu, a ja tylko staram się zrobić tutaj porządek, bardziej niż indziej, no. Pana się denerwuje. Co racja, to racja. Jak ich wszystkich przejedzie wózkiem widłowym, to wtedy nikt tu nie nasyfi, bo nie będzie miał kto jakby przyjść do pracy w ogóle. A jak mam się nie denerwować, panie? Proszę, spokój. Jak mam się nie denerwować? Jak mam się nie denerwować? Jak mam się nie denerwować, rozumiesz? Jestem jedyny, który dba tu o porządek. Robię coś, układam wszystko, żeby było idealnie, a on mnie zwolnił, rozumiesz? Bo potrzebuję po prostu trochę więcej czasu, żeby to wszystko poukładać, żeby było równo. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebujemy karetkę na magazynę na Gwarną. Robię to wszystko na drogę, wszystko robię to, żeby to było poukładane, ale nie. Nie mam pojęcia, co ja mogłabym zrobić albo powiedzieć, żeby mu jakoś pomóc, no. Mogłabyś poukładać te pierdolone pudełka! Dlaczego tu nic nie jest posprzątane? Oj, na przykład to jest moja kobita, kiedy zobaczyła moje biurko w studiu zakurzone całe. No ty chyba tych kurzów z pół roku nie ścierałeś. No i tak, miała rację, nie ścierałem. I gdyby nie ona, nadal by mnie starła. I w sumie nie ja starłem, tylko ona. I teraz mam tutaj brak kurzu, nie? Musiałem dzisiaj wezwać żonę pana Rafała, ponieważ on przez 3 godziny ustawiał te kilka, 5 palet i ciągle wracał do tej czynności. Ciągle było coś nie w porządku, ciągle mu było źle. I ponadto on przed każdą... No i co z tego, że się zwolnił, ziom? Kto by chciał pracować w miejscu, gdzie palety są źle poukładane? Dla kogoś, kto jest wykwalifikowanym operatorem wózka widłowego, to jest nie do pomyślenia. I w ogóle ten magazyn, czy w sumie cokolwiek to jest, to wygląda jakby przez środek przeszło tornado. Czynnością musi umyć ręce. To trwa po 50, prawie że razy dziennie te ręce myje. Na każdą uwagę działa... reaguje bardzo nerwowo, no a dzisiaj wręcz to już zareagował, także musiałem was poprosić o pomoc. Dla pracowników to jest, no myślę, że ten pracownik już stał się... Panie, ty mnie zwolniłeś! Ja byłem najlepszym pracownikiem, robiłem to wszystko na pana, a pan mnie zwolnił, rozumiesz? Pan mnie zwolnił, a ja robiłem... Na początku próbowaliśmy uspokoić pana Bartoszewicza. Jest chyba pod dużą presją psychiczną, jednak wciąż nie ma z nim kontaktu, więc wezwaliśmy karetkę. No i wszyscy przesadzacie, no troszkę się zdenerwował, wielkie Michalo. Każdemu się czasami zdarza chcieć kogoś rozjechać wózkiem widłowym, tak? On lubił, jak wszystko było takie poukładane, takie symetryczne, takie porządne, no ale takiego napadu szału to ja jeszcze nigdy u niego nie widziała. On często miał takie zachowania agresywne? Ale mój mąż? No skąd? Nigdy on nie był w ogóle agresywny. Pan Bartoszewicz pracował dla mnie już od lat. Szkoda mi go, bo to bardzo dobry człowiek, ale niestety w tej sytuacji musiałem go jednak zwolnić. Dobrze, niczym się nie przejmuję, a co wreszcie powiedzmy później. Najważniejsze, żebyś się poczuł, dobra? Lubię takie odcinki, kiedy już na początku coś się dzieje, nie? Kotlet w spodniach, rozjeżdżanie wózkiem widłowym. Dzięki temu wiem, że film będzie dobry i ciekawe, czym jeszcze będzie chciał rozjeżdżać ludzi. Po zbadaniu Rafała przez lekarza prowadzącego, pani doktor prosi Urszulę na rozmowę. Zanim pani pójdzie do swojego męża, muszę pani coś powiedzieć. Z moich wstępnych obserwacji wynika, że pan Rafał cierpi na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Co to znaczy? Osoby cierpiące na ten typ zaburzeń mają silną potrzebę powtarzania tych samych czynności. Mają potrzebę kontrolowania. Pani mąż bardzo cierpi, bo trudno jest mu oprzeć się tym natrętnym czynnościom czy myślom. Proszę, zabierzcie ten wzrok ode mnie. Czuję się niekomfortowo i to mnie przeraża. Ponieważ próba powstrzymania się od nich wiąże się z narastającym lękiem i niepokojem.
uważam, że on sam sobie z tym nie poradzi. Boże, nie mam pojęcia, że to jest taka poważna sprawa. Ja powinnam coś wcześniej zauważyć. Pani mąż zdecydował się na tygodniową terapię w naszej klinice. Jednak taka tygodniowa terapia niewiele mu pomoże. On potrzebuje teraz czasu, wsparcia. Zwłaszcza ze strony rodziny, znajomych i przyjaciół. Dobra, zanudzasz. Nikogo nie obchodzi, czego on potrzebuje. Jakbyśmy chcieli posłuchać lekarza i tego gadania lekarskiego, to byśmy sobie odpalili Nartnek 112 i posłuchali tego z brwiami. Tydzień później Urszula odbiera Rafała z kliniki psychiatrycznej. Cześć, tato, wróciłem! Cześć. Cześć, młody. Zobacz, co mam. Rocco, chodź. Chodź, zobacz. Cześć. Cześć, porteczko. Hej, cześć! Cześć, tak się cieszę, że was widzę, no. Jak było w tej klinice, tata? A, super, zrobili mi lobotomię i czuję się cudownie. Nie mogę się doczekać kolejnej wizyty. No, wiesz, trochę ciężko, ale byli dla mnie naprawdę bardzo mili ci ludzie, wiesz? Chociaż ode mnie to wymagało naprawdę sporo zaangażowania. Bo my wierzymy w ciebie, tata. A, dzięki. Co to jest? Buty, wy idioci, ile razy wam mam mówić, że chcecie poczuć jak w starych, znaczy nie w starych, po prostu w amerykańskich filmach, więc macie nie ściągać butów i chodzić w butach po domu. Zresztą tak zawsze mieliście, że jak oglądaliście jakieś filmy, ludzie chodzili w butach po domu, to sobie myśleliście, co oni robią? Co to jest? No buty są. O co ci chodzi? Nie było mi tyle czasu. Nie mogliście tu poukładać. Zobacz, jak to wygląda. No, ani to kolorami, to... ani wielkością. Jezu, pasuje to wszystko jak świni siodło. Ty znowu swoje. Czytałam trochę w sieci o zaburzeniach ojca. Wiem, że jest mu bardzo z tym trudno to wszystko pogodzić. Chciałabym mu jakoś pomóc, ale niestety nie wiem jak. Wiecie, jak ja nie lubię nieporządku, tak? Wiecie, że to mnie po prostu wyprowadza z równowagi, no. Nie mogę się tutaj chociaż sprzątać. Wszystko za was muszę robić. Sprzątaliśmy cały czas, no. Sprzątaliśmy cały ranek, myślisz, że mam ochotę to robić? No dobra, to było żałosne, ta kłótnia. Poczułem taki ścisk, takie zażenowanie wewnętrzne i już nienawidzę Rafała i jego syna też nienawidzę, są irytujący. Chciałem, żeby było ci miło, a ty jak... Michał! Ej! Michał! Dobra, wyjdźcie stąd, ja tu sam wszystko sprzątam, wyjdź! Dobra, jest chory, ale to nie jest powód, żeby był dla nas tak niemiły. No to, ale odpowiedziałeś ogniem na ogień i jeszcze byłeś do tego bardzo denerwujący. Także jesteście siebie warci. Kilka dni później cała rodzina jest zaproszona do sąsiadów na kolację. Urszula cieszy się na tę wizytę, choć Michał nie przepada za synem ich przyjaciół Fabianem, kolegą z drużyny koszykówki. Siadaj, kochanie, co tak stoisz? Nie, to wszystko jest brudne, przecież to jest upierdzielone, ja tutaj nie mam zamiaru jeść, nie, to jest, ja tu nie będę, na pewno nie będę tu jadł, to jest, naczynia są czyste, dopiero co wyjęłam je ze zmywarki. A ta zmywarka w ogóle działa, zobacz, my się rozchorujemy, zobacz, ile to jest bakterii. Powiedz mi, w jaki sposób mają zobaczyć, ile tam jest bakterii, czy co, myślisz, że każdy ma w oczach mikroskop? To przestań, robisz nam siarę. A co się? A? Co ty robisz? Gdzie ty poszedłeś znowu? Co ty wyrabiasz, Rafał? Boże! Przestań! Bardzo cię proszę, no! Rafał, daj spokój, zostaw to! No jak ty możesz tak robić w ogóle? Ja nie wiem, co mam ci powiedzieć, bardzo cię przepraszam! Cicho, Rafał, czego tam szukasz? Jesteś w moim domu, uspokój się, proszę! Ale zobaczycie, to będzie dla waszego dobra. Zobaczcie, to jest dla waszego dobra. Ja to robię dla was. Robisz to dla nas, dzięki, no ale my nie chcemy, żebyś to robił, więc jakby kiedy robisz to dla nas, to tak jakby nic nam dobrego to nie przynosi. Wyobraźcie sobie, że kupujecie kebaba po ciężkim dniu pracy, tak, czekaliście 8 godzin na tego kebaba, ale przychodzi Rafał, rzuca nim o ścianę i mówi, że to jest niezdrowe i to dla waszego dobra, bo chce, żebyście byli zdrowi. No, właśnie to jest porównywalna sytuacja. Rafał, daj spokój, zostaw to wiadro. Nie, o co chodzi? Tato, zostaw, chodzi o to, żeby robisz nam ścianę. Ania, no ja nie wiem, co ja mam ci powiedzieć. Proszę pan, jeszcze tak w moim pokoju posprzątać. Zajmij się, sam sobie posprzątaj. Dobra, dzieciaki, do domu, już, szybko, wychodzimy. Zostaw to. Przepraszam, my już musimy iść, naprawdę. Lepiej jak sobie pójdziemy, później porozmawiamy. Ania, przepraszam, nie wiem, co mam ci powiedzieć, wybacz mi. Już, wychodźcie. Uważam, że Rafał zachował się okropnie. To prawda, zachował się okropnie, ale tylko dlatego, że nie spalił tego domu. Założycie, że kiedyś tam srał. A wiecie, ile tam wtedy zarazków musiało być? Gdybym ja był przestępcą, to by był mój znak rozpoznawczy, bo mnie serial na Netflixie nakręcili. Włamywałbym się ludziom do domu, zaglądał do kibli, patrzył, o, ktoś tu chyba kiedyś srał i podpalał ten dom i wychodził. A szczególnie dzieci na tym cierpią. No, Rafał ostatnio wymaga od nich, żeby się kąpały 2 razy dziennie.
i żeby nosiły ochraniacze na kapciach w domu. No, oni oczywiście się buntują przeciwko temu, no i co chwilę dochodzi do jakichś awantur. Te ochraniacze czy coś tam, no to rozumiem złość, ale co jest takiego strasznego w kąpaniu się dwa razy dziennie? Czy to nie jest normalne po prostu? W sensie, no ja na przykład codziennie się myję dwa razy, bo rano się zawsze myję, wiadomo, i potem po treningu. Następnego dnia Michał trenuje z Fabianem przed turniejem koszykówki. Wiesz co? Jesteś tak samo chory psychicznie jak twój ojciec. Nie mów tak o moim ojcu! Szkoda, że nie miałem kamery i nie nagrałem wszystkiego, co twój ojciec odwalił u nas w domu. Nikomu nie powiesz, prawda? Nie musi nikomu mówić, bo tak drzecie ryja, że i tak wszyscy usłyszą. A jak powiem, to co mi zrobisz? Powiem wszystko trenerowi. Dlaczego on się tak złapał za tył głowy, jakby go coś tam mega bolało? Przecież on go popchnął na materac i to jeszcze dosyć słabo, no. Znaczy materac, nie wiem jak to nazwać do końca, chyba materac, tak? No ale to nie powinno go boleć za bardzo. Następnego dnia Urszula przechadza się z przyjaciółką Stefanią po sklepach. Urszula przypadkowo zauważa swoją sąsiadkę Annę. Chce z nią porozmawiać. Cieszę się, że cię widzę, bo... Chciałam cię bardzo przeprosić za tą sytuację ostatnio. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Mogłybyśmy o tym po prostu zapomnieć? A wiesz, że ostatnio twój syn znowu popchnął Fabiana na treningu? No, słyszałam, że był tam jakiś konflikt między nimi, ale... Dobra, skończ bajdurzyć. Jej syn Alek jest po prostu miękką fają. Został popchnięty lekko na materac. I po czymś takim poszedł się poskarżyć trenerowi i mamie, no to jest żałosne. Z tego, co wiem, to Fabian też nie był do końca w porządku wobec Michała. Przezywał go, naśmiewał się z niego, no... Michał się po prostu zdenerwował, no, nerwy mu puściły. Ale czy w konsekwencji trzeba było od razu używać siły? Nie uważasz, że Michał zachował się dokładnie tak samo, jak wcześniej jego ojciec w czasie wizyty u nas? Ania, mój mąż jest chory. On nie panuje nad swoim zachowaniem, on nie robi tego specjalnie. Aniu, uwierz mi, to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja dla nas wszystkich. Zrozum mnie, proszę cię. Wiesz, nie wiem, czy chcę próbować cię zrozumieć. Aha, no to się w takim razie. Po co komu taka przyjaciółka, która po jednej niemiłej sytuacji nie chce z tobą gadać? To jest po prostu nic nie warta żmija. Ponieważ zrozpaczona Urszula stara się scalić swoją rodzinę, zorganizowała kilka dni później rodzinną wycieczkę. Jej plan jednak nie wypala. Rafał, co ty robisz? No, otwórz bagażnik, bo mam dziwne przeczucie, że jak nie odepniemy wszystkiego w domu, to dojdzie do spięcia, rozumiesz? Co? Chodź, musimy wszystko wyciągnąć. Rafał, bardzo mi zależy, żebyśmy spędzili dzisiaj miły dzień. Musimy podpinać wszystko z kontaktu, uwierz mi. Nawet biorąc pod uwagę jego chorobę, to jest absurdalne. Bo jak już się boi tego spięcia, to dlaczego nie odłączy prądu? Jakoś, wiecie, nie wiem, korki czy coś. To w sensie, po co wszystko odpina po kolei? I więcej, jeszcze chcę to wziąć ze sobą. Dobra, rozumiem odpinanie, ale po co taszcie to do samochodu? Bo wtedy mam pewność, że nikt tego nie podłączy i nie dojdzie do spięcia, rozumiecie? No jaki nikt? No przecież wszyscy tutaj jedziemy razem z psem, no... Odechciało mi się tej wycieczki, bo... I tak samo. Chodź, Roko, dzieci, no wracajcie, no dzieci! Oj, dzieci, wy tępe gówniaki nieznające życia, no bo jesteście mali, to nie znacie życia, wiadomo. Obrażacie się, bo chce wziąć czajnik na wycieczkę? A ciekawe, co powiecie, jak będziecie chcieli herbatkę. Następnego dnia Urszula chce zasięgnąć rady u lekarza Rafała. Dowiaduje się, że nie było go na terapii ani razu. Kobieta jest wściekła. Na dodatek od córki dowiaduje się, że ich pies źle się poczuł. No, będzie dobrze. Ale co się stało dokładnie? Co powiedziała? No, że wymiotował i zabrała go do weterynarza. Jezu, co on mógł zaszkodzić? Co on jadł wczoraj? I wiesz co? Wczoraj wieczorem, jak go wypuściłam na ogródek, on coś tam kopał pod tymi tujami, wiesz? Chodź, zobaczymy. Bardzo smutny, naprawdę, bardzo, ale ten płacz Urszulki jest tak denerwujący, że ciężko jest jej współczuć, słysząc ten płacz, czyli to budzi we mnie złość. Poczekaj, coś tu jest. Czy to są tabletki taty? No. Mógł je wywalić do kosza, może gdzieś poza domem, w ogóle nie wiem, spuścić w kiblu. Nie wiem, po drodze gdziekolwiek idziesz, o proszę, kosz przy przystanku wyrzucam. Po co on to zakopywał w ogródku? To jest więcej wysiłku, jest to gorsze, ja nie rozumiem. Przyjechał. Rafał, chodź tutaj proszę. Cześć kochanie, co tak się dziwnie patrzycie? Nie byłeś na żadnej terapii, wiesz? I nie wziąłeś ani jednej tabletki, tu są twoje tabletki, tu są wszystkie twoje tabletki. Oj, dzięki żono, akurat szukałem tych tabletek, nie? Akurat sobie chyba przechodziłem, musiałem przechodzić przez ogródek i wypadły mi, spadły mi do dziury, potem wiatr zawiał, ziemia przykryła. Przepraszam kochanie, no nie brałem ich, bo nie byłem taki zakręcony, no skołowany chodziłem, no dlatego ich nie brałem. Wiesz co, nie rozśmieszaj mnie, dobra? Dlaczego? A ja cię broniłam przed Michałem, że bierzesz tabletki, że potrzebujesz czasu, że to wszystko się jakoś unormuje, a ty co robisz? Zakopujesz tabletki w ogrodzie, a Roko jest zjadł, jest teraz u weterynarza i ma pukanie żołądka przez ciebie. Czy ty w ogóle widzisz, co ty w ogóle robisz? Prze-
przepraszam was, nie chciałem was okłamywać. Nie chodzisz na terapię, nie bierzesz leków, rozwalasz całą naszą rodzinę, zobacz. No i przez ciebie musimy słuchać najbardziej irytującego płaczu na świecie. Przede wszystkim ja bym się martwił tym, że macie ojca debila. Po co on to zakopywał? 3 tygodnie później terapia Rafała trwa. Jego żona Urszula odbiera go regularnie ze spotkań. Dziś miał terapię grupową. Co pani sobie wyobraża? Do jasnej, co pani chce, że kim ja jestem? Nie wiem, Bilbo Baggins, Danny DeVito. Co pani sobie wyobraża, do jasnej, co to w ogóle ma być, że ja kim wie? Co, ja mam dosyć tej terapii. Ta terapia kompletnie mi nie pomaga. Co pani myśli, że co? Co ja mam tam niby robić? Spokojnie. Jak to spokojnie? W każdej terapii zdarzają się gorsze momenty. Proszę... Proszę mnie nie dotykać. Proszę, proszę powoli się uspokoić. Proszę jeszcze... Niby jak, przepraszam, pani doktor sobie to wyobraża. Mam gdzieś pani łąkę. Nie powiem gdzie, ale mam ją gdzieś. Gdzie? W głowie? Bo jeśli tak, to chyba o to chodzi jej, nie? No chyba, że chodzi o jakąś niższą część ciała, wiecie, na przykład stopę. No bo po co mu łąka w stopie, nie? To jest jakby bez sensu. Cześć, kochani. Cześć. Co to było? To był Henryk, on jest cholerykiem. I widzisz, tutaj każdy ma jakieś swoje problemy. Nie wiesz, ale to wyglądało przerażająco. Widzisz, kochani, tutaj terapię każdemu, co z nas daje. Widzisz, ja uważam, że im więcej tu spędzam czasu, tym staję się jakby to powiedzieć, takim lepszym człowiekiem, rozumiesz? Bo w końcu jakby chodzi mi o to, żeby złapać tak jakby, wiesz, taki coś, żebym mógł odwrócić uwagę od tego mojego problemu, tak? Żeby nie myśleć cały czas o tej mojej obsesji. I terapeuta mi jeszcze powiedział, że ta choroba mogła się wziąć jakby jeszcze za czasów mojego dzieciństwa. Terapeuta tak powiedział. Oho, terapeuta powiedział wziąć. To ciekawe, terapeuta. Zakładam, że człowiek wykształcony, zakładam, że ma trochę rozumu. Powiedział wziąć. Gdyby mój terapeuta powiedział wziąć zamiast wziąć, to od razu zmiana terapeuty. Powiedział? Tak, bo moi rodzice byli perfekcjonistami i oni chcieli, żeby wszystko było idealnie, wszystko było pięknie i tak naprawdę ja im bardziej się starałem, im bardziej pracowałem, cokolwiek robiłem, zawsze było źle, zawsze było mało, zawsze było niedobrze. I wiesz, kochanie, ja nie mogłem po prostu sprostać ich oczekiwaniom, nie? I dlatego ja po prostu staram się, żeby wszystko było idealnie, wszystko poukładane. I to tak naprawdę wkręca mnie w takie, wiesz, obłędne koło, nie? To jest właśnie ten cały problem. Poradzimy sobie. Ja wiem, cześć, to jest Weronika. Urszula, moja żona. Dzień dobry, Weronika. Bardzo mi miło. Miło mi? Czekaj, to Urszula to jest jego żona, w sensie, bo mi się wydawało, że przez chwilę powiedzieli, że córka to jest Urszula? A może to ja sobie ubzdurałem, nie wiem, bo ja też lubię tak robić? Dobra, uznajmy, że obie są Urszulami, nie? A ta skręconymi to Weronika. Są 3 kobiety, a nie, jest jeszcze 4. Dobra, nieważne, jakoś to będzie. Ja słyszałam, że państwo macie dzieci, tak? Tak, mamy dwójkę. Bo wiecie państwo, ja pracuję w takim kompleksie sportowym. Tam jest i sauna, i siłownia, i w ogóle jest bardzo fajnie. Może byśmy się u mnie spotkali, spędzilibyśmy naprawdę miły wieczór. Przyda nam się taki aktywny wypad. Razem z dzieciakami, nie? No jasne, ale miła dziewczyna, naprawdę jest jakaś liczna. Co ona tutaj robi? Ona tutaj w ogóle nie pasuje. Tak, Urszulko, ty to masz łeb, naprawdę. Ona tu nie pasuje, bo jest ładna. Bo wszyscy wiemy, że ładni ludzie nie chorują, nie mają chorób psychicznych, nie mają problemów z jakimiś uzależnieniami. I ładni ludzie nie potrzebują terapii, tak? Zapomnijmy o tych wszystkich sławnych, pięknych ludziach uzależnionych od narkotyków, nie? Kilka dni później cała rodzina idzie do kompleksu sportowego, gdzie pracuje Weronika. Rafał powiedział im, że Weronika chodzi na terapię, ponieważ jest kleptomanką. Zabrali swoje rzeczy. No i tutaj chwila spokoju. Koniecznie. Im damy na kino. Okay, hej. Przyszedł się do nas na chwilę. A w sumie mogę sobie zrobić pół godziny przerwy. Na naszej terapii wyjątkowe jest to, że wszyscy mają takie same problemy jak ja, to naprawdę tak bardzo mi pomaga. Takie same? Wszyscy tam są kleptomanami? No nieźle. I dlaczego tak randomowo zaczęła o tym mówić? Przecież nikt nie zaczął nawet takiej rozmowy. No właśnie, ja tak samo właśnie myślę w ten sposób jak ty, bo rodzina przecież nie do końca rozumie, z jakimi problemami mamy do czynienia na co dzień. Oczywiście. Się borykamy. Rafał, czekaj, zaraz, jak możesz mówić, że cię rodzina nie rozumie? No przecież wspieram cię jak tylko mogę, kiedy masz ataki, jestem przy tobie, robię co mogę, a ty mówisz, że nikt cię nie rozumie? No przykro mi jest, kiedy coś takiego słyszę. Wie pani, proszę nie brać sobie tego tak do siebie, po prostu na terapii nas łączy taka specjalna więź i tą więź potrafimy zrozumieć tylko my. Mamo, ktoś mi ukradł telefon, to na pewno ona go ukradła, to ona jest tu złodziejką. Przestań, nie mów tak, nie wolno, no na pewno gdzieś leży. No na pewno gdzieś leży, mądre spostrzeżenie, na przykład może leżeć w torebce Weroniki. I szczerze, muszę wam się do czegoś przyznać, ja też jestem kleptomanem, bo z każdym odcinkiem staram się skraść wasze serca. Zawsze tak jest. No. Widzisz? Wiecie co?
Ja chyba nie jestem tutaj mile widziana. Weronika, nie, no zostań, daj spokój, no. Masz rację, jesteś tu niemile widziana, przynajmniej przeze mnie. Bo ja nie lubię Weroniki, nie lubię Rafała, nie lubię syna Rafała, nie lubię córki Rafała. W sumie to tylko Urszulę robię. Lubię! A w sumie tej córki Rafała to nie lubię tylko przez nerwiający płacz. Kiedy Rafał opowiedział mu o swoich postępach w terapii, został z powrotem zatrudniony. Idzie tylko coraz lepiej, ja będę po prostu, czuję po prostu, że wyzdrowiej, bo tak wy mnie wspieracie, dzieciaki mnie wspierają, kurde, jeszcze dodatkowa terapia, dodatkowe leki i ta praca na pewno mi pomoże, będzie tylko lepiej, zobaczysz, koniec. Będzie tylko lepiej, zobacz. Rafał, jak bardzo się cieszę, że ci się udało. No, mnie też. Dzień dobry. A ty, babulcu, skąd żeś tu się wzięła, co? Tak o się pojawiłaś przypadkowo? Weź może lepiej pal gumiora, co jest, myślisz, że masz kręcone włosy, o, jesteś taka fajna, nie jesteś. I to w sumie nie przez kręcone włosy, tylko po prostu jesteś niefajna. No to co, może to opiemy? No, czekaj, momencik. Przepraszam bardzo, ale my idziemy z mężem świętować, a pani raczej chyba nie. Wy? No, Rafał, no, opowiesz mi za chwilkę wszystko, nie? No, no przepraszam cię, ale żona jest dla mnie najważniejsza, no. Najważniejsza? Żona? No, ale... Przecież to ja najlepiej cię rozumiem, prawda? No, wiesz, ale w taki dzień ja chcę świętować z rodziną, z najbliższymi, no przecież to oni są moim priorytetem. No, wiesz, ja myślałam, że coś dla ciebie znaczyłam, ale no teraz widzę, że chyba nie jestem tu mile widziana. Tak, brawo, nie jesteś tu mile widziana! On ma żonę, a ty się do niego przymylasz. Oczywiście, że nie jesteś mile widziana. Kilka dni później. Rafał jest dzięki terapii i odzyskaniu pracy na najlepszej drodze, żeby poradzić sobie ze swoimi obsesjami. Co to ma znaczyć? Kobieto, co ty tu robisz? Co ty robisz w moim domu? Rafał! Jak ty tu wlazłaś? Rafał! Ja znalazłam klucze dla sprzątaczki pod wycieraczką. Czekałam na ciebie! No ale weź, wyjdź z tego domu, kobieto, odejdź od tego, nie dotykaj mnie nawet. Rafał, ty zachowujesz się tak, żeby twoja żona się nie dowiedziała. Ale co, prawda? O czym się dowiedziała? Jak się dowiedziała? Nie no, na serio jest zdziwiona taką reakcją. Włamuje się do domu rodzinki Rafała, skakuje w jakiś szlafrok, kładzie się na sofie. Oni wchodzą i ona jest zdziwiona, weź znać Boga, kobieto! Skąd ty masz te klucze? Oddawaj mi je i się wynoś, natychmiast, już! Bierz te swoje szmaty, wyjdź! Ja kucham! Siadaj stąd! Nie rozumiem, czemu Rafał się tak zachował! Mówił, że mam czekać u niego w domu i że mi klucz zostawia pod wycieraczką! Damn, a co jak serio tak było? W sensie, no już nie wiem co myśleć, nie wiem komu ufać. Nie mam pojęcia skąd ona wzięła ale te klucze! Ale nie mamy sprzątaczki! Ale nie mam pojęcia skąd ona wzięła te klucze! Przestań ze mnie robić idiotkę, dobrze? Czy ja wyglądam jak idiotka? Wyglądam dla ciebie nie, jak idiotka? Nie, kochanie, oczywiście, że nie. Tak, skarbie, wyglądasz jak totalny debil. I to z tą sprzątaczką to serio jest strasznie słabe kłamstwo, jeśli oni nie mają sprzątaczki, no mogli się coś lepszego wymyślić. Ale znasz mnie tyle lat, przecież nigdy mi czegoś takiego nie zrobił. Wiesz, zaczynam się nad tym poważnie zastanawiać. Kochanie, przecież jestem właśnie na terapii właśnie dla was. Przecież jakoś nawet z powodów czysto higienicznych bym tego nigdy nie zrobił. No, już nawet tutaj więcej nie usiądę, przecież dotknęłam. To od razu sprzedamy, bo z tym się nic nie da zrobić. Nie mam zamiaru tu więcej siedzieć. Ja tam dla was chodzę na terapię, rozumiesz? Kochanie, uwierz mi, przecież mamy takie wspaniałe dzieci, no. Powiedz coś, proszę cię, no. Ja chciałabym ci uwierzyć. Ja niekoniecznie chcę uwierzyć, ale chyba wierzę. Przekonuje mnie trochę ten argument o higienie, nie? Ale z drugiej strony przecież rodzinka też tam siedzi i co, nie brzydzi się tego? Oni też mają zarazki, też srają. Urszula następnego dnia odbiera Michała z treningu koszykówki. Spotyka swoją sąsiadkę Annę, która również przyszła po syna. Jeszcze ciebie tu brakowałaś, co? Darowałabyś sobie już te komentarze. No właśnie, co za tempa bziągła i przecież od tamtego momentu, jak się pokłócili wcześniej, to nic nie zrobili, jakby inaczej, nie mieli żadnego powodu, żeby się nie lubić już, o, w ten sposób. A poza tym od początku winny był jej syn Alek, który jest... nie lubimy go, jest debilem. Zostaw mnie, ty gnoju! Zostaw! Zostaw mnie! Boże, co się tutaj dzieje? Czekaj, czy ona do niego teraz Kacper powiedziała? No tak, no chyba powiedziała Kacper do niego. Ja już nie wiem, czy oni sobie w trakcie zmieniają imiona, czy o co chodzi, bo ja naprawdę nie wiem, czy to ja jestem odklejony i nie pamiętam tych imion, czy ona... Czy to... Ja myślę, że to był Michał, no. Fabian, co to ma znaczyć? Wracaj tutaj, Fabian, proszę tu wrócić na ciebie. Znęcasz się nad chłopakiem, którego ojciec jest chory. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jemu i bez tego jest wystarczająco ciężko. Nie pomyślałeś o tym? Fabian, proszę natychmiast przeprosić Michała. Natychmiast. Przepraszam. No dobra. Porozmawiamy jeszcze w domu. Idź pod prysznic, a ja Michał nic ci nie jest? Wszystko w porządku? O proszę, a jednak miałem rację, Michał! Tylko sobie tak z dupy powiedziała Kacper, nie? A może nawet Urszula na niego mówisz? Mnie już to nie obchodzi. Naprawdę, wybacz mi, Ula. Jest mi ogromnie przykro. Nie wiem, jak cię przepraszać.
No już, dobra, w porządku. Fajnie, że przyjąłeś przeprosiny, tak robią chyba normalni ludzie, ja bym tak może nie zrobił. Znaczy, może bym przyjął, ale bym nie wybaczył i nie powinnaś wybaczyć komuś takiemu, bo po tym, jak się wcześniej zachowała, to według mnie taka znajomość jest bez sensu. Następnego dnia Urszula zawodzi Rafała na terapię. Odkrywa, że ktoś ją śledzi. Nie wierzę, zobacz. Za nami jedzie ta Weronika cały czas. Wierzę, no pewnie to jakiś przypadek. Nie, ona nas śledzi, mówię ci. Mi się wierzyć. No co zamierzasz zrobić? Ja nie wierzę w takie przypadki. Wiesz co? Ja sobie z nim porozmawiam. Wiesz? Okay. Normalnie, wysiadła z auta i idzie jej w i dobrze, nie będziemy się w żadne sądy bawić, tam policję. Dlaczego ty za nami jeździsz? Ja za nami nie jeżdżę, co pani mówi? No jak to nie? Tak to właśnie wygląda, jakbyś nas śledziła. Proszę pani, ja tutaj mieszkam niedaleko, chciałam zaraz skręcić w prawo, co pani myśli? No, śledzę! Mieszkam, myślisz, że ja uwierzę w takie bajki? Przestań nas śledzić! Proszę przestać molestować mnie słowami. Przestań molestować mnie słowami, no super, to może ty przestań molestować ich śledzeniem. Ja chcę, żeby ta osoba raz na zawsze zniknęła z naszego życia. Dlatego powinniście już wcześniej zawiadomić policję, bo z tego co pamiętam, to włamywanie się do domu już jest takie jedno średnio legalne. Kilka dni później Urszula spotyka się w kawiarni ze swoją przyjaciółką Stefanią. Urszula jest w toalecie już od 10 minut. Jej przyjaciółka zaczyna się martwić. Ta kobieta mnie pobiła! To ty mnie wciągnęłaś do tej łazienki! Ona mnie wciągnęła do łazienki, no! Dura! Uderzyłaś mnie w policzek, tak łatwo się z tego co nie wybijesz! Co to się dzieje? Co to za hałasy? Okej, Weronika jest srogo posrana. Oprócz bycia kleptomanką jest po prostu obłąkana. I w tym momencie proszę cię, Urszulka, już serio, na pewno powinnaś teraz udać się na policję. Wiesz co? Słyszałam! Ona wciągnęła mnie do łazienki i uderzyła mnie! Jak to? Ale proszę pana, niech pan nie wierzy w żadne jej słowa, ta kobieta jest obłąkana! No to... Ale ma faktycznie zaczerwieniony policzek, proszę pana. No to zaczerwieniony, czy pan zwariował, czy ty zwariowałaś? Ja nie mogę. Proszę uspokoić. Wie pani co, jeśli pani to naprawdę zrobiła, to ja sobie nie wyobrażam, że pani tu była dalej. Nie ma tu pani już wstępu. Pan chyba żartuje, wie pan co? Pan jest śmieszny. Wiesz co, chodź. Moja noga już tutaj na pewno nie powstanie. Wie pan, nie powstanie. Ale ultimate move, nie? Ale powiedziałaś. Ktoś się wygania z lokalu, mówi, że tak jakby, że nie masz już wstępu tutaj, a ty wychodzisz i mówisz, że już tutaj nie wrócę. No jakby o to mu właśnie chodzi. Przepraszam, chciałem pani przestraszyć. Nie szkodzi. Chciałem pani coś powiedzieć, bo to jest tak? Bardzo ważne. Weronika nie jest normalna. No to żeś powiedział, nie? No dzięki, brakowało nam tej informacji, że jest obłąkana. Ona jest chora, ale chodzi o to, że ona jest chora, ale nie na katar. Ale proszę mnie posłuchać, to nie jest katar, ani też nie jest kaszel. Ona jest chora na głowę. Ona jest chora na głowę. Ale mało powiedziano, ona jest chora na głowę. Ona jest niebezpieczna. Weronika jest niebezpieczna. Jak to? Dlatego, bo ona zaatakowała swojego byłego chłopaka nożem go zaatakowała. Co pan mówi? Ale ja mówię prawdę, proszę mnie posłuchać. Ona jest niebezpieczna. Ona jest niebezpieczna. Ja muszę coś pani pokazać. Proszę. No proszę, i kto by się spodziewał, że Bilbo będzie taki pomocny? Tylko mam nadzieję, że nie pokaże jej pierścienia, bo chyba Urszula ma za słabą psychę i Sauron nią zawładnie. My na terapii, my malujemy obrazy. My malujemy obrazy. Tak, bo my musimy wyrazić siebie, nasze emocje, musimy wyrzucić nasze emocje. A Weronika to namalowała. Proszę, ona chce mi proszę. Zabrać męża, ona jest chora. Tak, ona nie jest kleptomanką. Nie, ona nie jest kleptomanką. Ona jest stalkerką. Czyli z tego odcinka płynie jednak jakiś morał, tak? Nie oceniaj książki po okładce. Weronika niby się wydawała taka ogarnięta, jednak się okazała obłąkana, a Bilbo wydawał się obłąkany, a się okazał pomocny. I na przykład ja, Whistle, wyglądam jak gangster, jestem taki milutki przecież, chociaż akurat jestem milutki, ale moją domyślną miną jest mina, jakbym cię chciał zabić. Tak jest po prostu. Ale to chyba normalne, że raczej nikt nie idzie przez miasto i ma taką minę. O tak, o, jak fajnie się idzie tutaj, nie? Super. Już nie wiem, czasami też idę uśmiechnięty, więc to chyba zależy od dnia. W każdym razie chodzi o to, że jestem łysym, miłym człowiekiem, a przynajmniej tak lubię o sobie myśleć. Ale niech pani uważa. Bardzo panią proszę, niech pani uważa. To jest bardzo ważna sprawa. Tak, dziękuję. Dobrze, pani Bilbo, już dzwonię po Gandalfa i załatwimy tą obłąkaną babę, chociaż nie wiem, to wtedy się nie dzwoniło. Znaczy wtedy, no, po prostu raczej do Gandalfa to się nie dzwoniło, tylko w sumie to nie wiem, co się robiło, się krzyczało. Gandalf! Dawaj, dojedziemy Weronikę. Urszula wraca do domu. Na miejscu czeka na nią wielki nieporządek. 39-latka jest zaskoczona i zaczyna podejrzewać, kto za tym stoi. Mamo! Dzieci! Mamo! Jego, co się tutaj stało? No nie wiem, przyszliśmy chwilę przed tobą i na górze też jest taki sam bałagan. Słuchajcie, ja wracam właśnie od taty z kliniki. Jestem pewna, że to,
To jest sprawka tej Weroniki. Wiecie, czego ja się tam dowiedziałam? Ona nie jest w ogóle żadną tą kleptomanką, tylko ona jest stalkerką, wiecie? I ona się zakochała w naszym ojcu i dlatego nas tak prześladuje. Jezus Maria, co ja mam do taty zrobić? Może. Ja rozumiem, że to tajemnica lekarska, tak? Ale chyba kiedy ta Weronika może zagrażać im życiu, życiu, no to chyba ona ma obowiązek nawet zawiadomić kogoś. W sensie, no nie wiem, nie znam się za bardzo, ale to by było chyba sensowne. To taty telefon. Tato się nie rusza bez telefonu. Jezus Maria. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Słuchajcie, ta Weronika zadźgała nożem swojego byłego faceta. Ona jest do wszystkiego zdolna. To dobra, bez zadzwonienia na policję. Bardzo długo im zajęło to, żeby wpaść na ten pomysł zadzwonienia na policję. No ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Chociaż według mnie Gandalf mógłby być tutaj lepszy niż policja. Dlaczego? Po pierwsze ma fajnego konia, po drugie ma kostur. Po trzecie jest bardzo wysoki, nie? Chwilę później Urszula jedzie razem z funkcjonariuszami do kompleksu sportowego, gdzie pracuje Weronika. Chociaż centrum jest zamknięte, drzwi są uchylone. Urszula musi poczekać na zewnątrz, podczas gdy policjanci sami wchodzą do środka. Stój ode mnie! Stój! Odejdź ode mnie! Stój, bo strzelam! Odejdź! Zabierzcie ją! Na ziemię! Zabierzcie ją! Na ziemię! Ona jest chora, proszę was! Jesteś kobietą chorą, naprawdę, rozumiesz? To on jest zdrajcą! Zostawcie mnie, to on jest zdrajcą! Weronika, to jesteś po prostu walnięta! Dobra, to jest chore, ale jak się jej w ogóle udało to zrobić i dlaczego ta siłownia jest pusta? W sensie, chciałbym wiedzieć, gdzie to jest, bo to jest marzenie każdego gymrata. Pusta siłownia! Znaczy, oczywiście, że tam ziomeczki mogą być czy coś, ale no, generalnie pusta siłownia to było coś cudownego. Ja wiem, że ty mnie kochasz, a ty co, wyrzuciłaś mnie z domu! Zostawcie mnie! No, nic dziwnego! Szalona! Ostrożnie! Wie pan, co ona odwaliła? Kiedy powiedziałem, że nie będziemy razem, to na maszyn taki temat podpierdzieliła! Ty powinnaś się leczyć, rozumiesz? Ty naprawdę powinnaś się leczyć! Wow, no nie gadaj, no tak się składa, że ona się leczy i dobrze o tym wiesz, bo razem z nią się leczy. Miesiąc później. Słuchajcie, okłamałem was rano, ponieważ zaplanowałem dla was małą niespodziankę. O co chodzi, tato? Wiem, że w ostatnim czasieśmy przeszli naprawdę przez wiele zawirowań. Dlatego pomyślałem, że jakiś taki wspólny wyjazd by nam naprawdę dobrze zrobił. I właśnie dlatego postanowiłem, że razem wybierzemy się na cudowną wycieczkę do Choroszczy. Dlatego zaplanowałem dla nas wakacje na Teneryfie! Jestem taki szczęśliwy, że mam rodzinę, która mnie wspiera. No, bez nich bym sobie nie poradził. Dlatego jestem szczęśliwy, że moje życie nie jest już kierowane przez moje napady. Mimo, że kosztowało mnie to wiele pracy, w końcu zwyciężyłem tą chorobę. Ja nie wytrzymam jeszcze kilku miesięcy bez wycieczki na Teneryfę, także mamy podobnie, nie? Sędzia uznał Weronikę za niepoczytalną i skierował ją na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Bardzo się cieszę, że przetrwaliśmy ten kryzys. Też się bardzo cieszę, chociaż mam dzisiaj zły dzień, ale fajnie widzieć takie szczęśliwe mordki, albo nie w sumie. Nie, wiecie co, jak ja się czuję źle, to nikt inny się nie może czuć dobrze. Takie są zasady, tak? Świata, tak to funkcjonuje. Dobra, już chyba nie mam co nawet mówić, a tak naprawdę to 8 sekund mi zostało nagrywania, bo potem będę musiał jeszcze raz włączyć nagrywanie. Także żegnam się z wami już teraz, Eluwina, jeszcze na koniec dla tych...